Jesteśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Znajdujemy się właśnie na Balu Królowej. Jaka jest tradycja właśnie tego balu? Ten pomysł powstał, kiedy ośrodek obchodził 50-lecie powstania, czyli w 2008 roku, kiedy zostało uroczyste nadanie imienia świętej Jadwigi Królowej. I stąd powstał pomysł, że te coroczne bale odbywają się pod hasłem Bal u Królowej Jadwigi. Od wielu, wielu lat, żeby dzieci mogły w karnawale potańczyć, pobawić się, są organizowane różnego rodzaju quizy, zabawy, dzieci dostają nagrody. No to jest taka też rekompensata po ciężko przepracowanym całym półroczu. W przygotowanie balu zawsze angażują się prawie wszyscy pracownicy ośrodka. Ja jako koordynator rozdzielam różne zadania, ewentualnie sami się do mnie zgłaszają. Te osoby się zgłaszają, które chcą pracować, chcą się angażować i chcą brać udział. Ja nie tylko śpiewam jako wokalistka, ale też uczę dzieci. Prowadzę zajęcia z muzykoterapii, prowadzę zajęcia muzyki z rytmiką, prowadzę zajęcia z choreoterapii, czyli też taniec. Dla mnie to jest wielkie przeżycie, bo nie tylko jestem jako tutaj nauczyciel, ale też jako osoba, która promuje walkę taką troszeczkę o emocje. Emocje są dla mnie najważniejsze i cieszę się, jeśli dzieci wykazują się poprzez taniec, poprzez śpiew, na zabawie tutaj i ogólnie, jeśli się cieszą, jeśli się po prostu radują. To jest dla nich przede wszystkim 100% wykazania się, 100% pokazania, kim są tak naprawdę, a są wspaniali. Jak się bawisz na balu? Fajnie. A z kim przyszedłeś tutaj? Z kolegami. Go!